Mamy pewną funkcję wykładniczą f. Skoro to jest funkcja wykładnicza, to wiemy, że jest ona postaci a, gdzie a jest wartością początkową tej funkcji, razy r do potęgi n, gdzie r jest podstawą, czy też czasami się nazywa to ilorazem, i będziemy zakładać, że r jest większe od zera tutaj. I o tej funkcji f wiemy jeszcze to, co nam napisali tutaj w tabeli. Znamy wartości tej funkcji f dla trzech różnych argumentów. Wiemy, że f od 2 to jest 144, że f od 4 to jest 324 i że f od 6 to jest 729. No i teraz spróbujemy na podstawie tych danych znaleźć te parametry a i r. No i jak zwykle zachęcam Cię, naciśnij pauzę i zanim zobaczysz rozwiązanie moje, spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać. No dobra, a ja od czego zacznę? No ja najpierw skupię się na erze. Jak znaleźć r? No i gdybyśmy tutaj mieli wartości funkcji dla kolejnych argumentów, na przykład dla n równego 2, a potem dla n równego 3, no to wystarczyłoby tylko podzielić te dwie kolejne wartości przez siebie i znaleźć wartość tego ilorazu. Tak jak to się robi dla ciągu geometrycznego. Tutaj mamy funkcję wykładniczą dla argumentów naturalnych, no to to jest po prostu ciąg geometryczny. No ale tutaj nie mamy kolejnych. No ale i tak możemy sobie. Łatwo z tym poradzić. Po prostu podzielimy przez siebie te wartości, które nam są dane. Czyli obliczymy iloraz f od 4, bo to znamy. Podzielimy to przez f od 2. No i zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczmy. Wstawię te wartości, które tutaj mam, czyli 324 muszę podzielić przez 144. Widzę, że to się skróci przez 2. Mogę obie liczby przez 2 podzielić. To jak podzielę przez 2, to będę miał 162, a tutaj będę miał 72. Znowu mogę podzielić przez 2. Tutaj będę miał 36, a tutaj będę miał 81. Teraz to ja mogę podzielić przez, przez 9. 36 podzielić przez 9 to będzie 4, a 81 podzielić przez 9 to będzie 9. Czyli widzimy, że to jest to samo co 9 czwartych po tych wszystkich skróceniach. No dobrze, czyli widzimy, że stosunek tych dwóch liczb to jest 9 czwartych, ale z drugiej strony wiemy, że funkcja ma taką postać. No i teraz skorzystamy z tego. Czyli wiemy, że f od 4 podzielone przez f od 2 to jest to samo co a razy r. No i teraz n jest równe 4. Podzielone przez A razy R. Teraz N jest równe 2. No i widzimy, że tak, że A się skraca. Dlatego mówiłem, że to jest metoda na obliczenie R, bo to ten iloraz nie zależy od A. Iloraz dwóch kolejnych wyrazów nie zależy od A. A się skraca, jak liczymy ten iloraz. A tutaj mamy R do czwartej podzielone przez R do drugiej. Czyli to będzie R do potęgi 4 odjąć 2, czyli R do potęgi drugiej. No i teraz widzimy. Możemy porównać te dwie rzeczy tutaj. Widzimy, że to. Musi być równe temu, bo to jest ten sam stosunek dwa razy obliczony różnymi metodami. Czyli widzimy, że r do kwadratu to jest 9 czwartych. No ale wiemy, że r jest dodatnie, czyli takie równanie kwadratowe będzie miało tylko jedno rozwiązanie to dodatnie, tego, tego ujemnego pierwiastka nie uwzględniamy. Czyli widzimy, że r to jest po prostu pierwiastek, ten dodatni pierwiastek z 9 czwartych czyli to jest po prostu 3 drugie. No dobrze, czyli znalazłem wartość r. R to jest 3 drugie. No i teraz pozostaje mi tylko obliczyć wartość a, parametru a. No i można to na różne sposoby zrobić. Ja zrobię na dwa sposoby. Najpierw zrobię to takim sposobem, że narysuję tutaj sobie jeszcze jedną tabelkę. No bo wiemy, że a to jest wartość początkowa, czyli wartość dla n równego 0. Tutaj nie mamy w tabelce n równego 0, ale ja właśnie spróbuję. Taką tabelkę tutaj znaleźć i rozszerzyć to co mamy, tak żeby mieć f od 0. Czyli zrobimy sobie taką jeszcze jedną tabelkę. Powiedzmy, że tutaj będę miał właśnie n, tutaj f od n. No i tutaj będę miał 0, 1, 2. Dla dwóch wiem ile to jest, to jest 144. No a tutaj spróbuję to uzupełnić. To co wiem na pewno, to wiem w jaki sposób powstaje wartość dla n równego 2 z wartości dla n równego 1. Powstaje przez pomnożenie przez r, czyli przez 3 drugie. No a wartość dla n równego 1 powstaje z wartości dla n równego 0 też przez pomnożenie przez 3 drugie. Czyli co trzeba zrobić, żeby znaleźć wartość f od 1? No trzeba podzielić 144 przez 3 drugie. To obliczmy, ile to będzie. 144 podzielić przez 3 drugie. No to to jest to samo, co pomnożyć przez 2 trzecie. Pomnożyć przez 2 trzecie. No i teraz 144, jak podzielę przez 3, 120 podzielić na 3 to jest 40, 24 podzielić na 3 to jest 8, czyli to będzie 48, czyli to mogę skrócić, tu będzie 48, a tu się skróci z tym. 2 razy 48 to jest 96. Czyli widzimy, że f od 1 to będzie 96. No, i teraz już jesteśmy blisko tego, żeby znaleźć f od 0, a f od 0, przypominam, to jest wartość początkowa, czyli to będzie a. No, bo wystarczy, że znowu teraz 96 podzielę przez 3 drugie. Czyli to będzie 96 razy 2 trzecie. No, i tutaj znowu mogę skrócić. 96 podzielić na 3 to będzie 32. Tu będzie 32. Czyli to będzie 2 razy 32 to jest 64. Czyli f od 0 to jest 64. Czyli widzimy, że a jest równe 64. No i już rozwiązałem zadanie. No ale powiedziałem, że pokażę też, jak można to inaczej zrobić. No właśnie, no bo inaczej, żeby nie rysować tej tabelki, można to zrobić w ten sposób, że. Czyli wracamy teraz do tego momentu, kiedy obliczyłem r. No i teraz, jak można inaczej znaleźć a. No, inaczej można to zrobić w ten sposób, że możemy skorzystać z tego, że mamy wartość, wartości funkcji dla jakichś dla jakich tutaj argumentów. Czyli na przykład wiemy, że F od 2 to jest to jest 144. No A F od 2 to jest A razy r do potęgi drugiej. No... I to jest 144, a my wiemy, ile jest r. Bo r to jest 3 drugie, r do kwadratu to jest 9 czwartych, czyli mogę napisać, że a razy 9 czwartych, no bo to już obliczyłem, że r kwadrat to 9 czwartych, to jest 144. No więc widzimy, że mogę z tego wyliczyć a po prostu. Mnożąc obie strony przez odwrotność 9 czwartych, czyli A to będzie 144 razy odwrotność 9 czyli razy 4 dziewiąte. No i wystarczy, że to wy wykonam. Muszę 144 podzielić na 9. 144 podzielić na 9 to będzie 16. Tak bo 16 razy 10 to jest 160, więc 16 razy 9 to będzie 160, więc 16 to jest 144, czyli to się skróci i będzie 16. Tutaj będzie po prostu 1. 16 razy 4 to jest 64. Czyli widzimy, że tą metodą również dostaliśmy taki wynik, że a jest równe 64, no ale nie musieliśmy rysować tej tabelki. Wydaje się, że to jest szybsze, że to jest prostsze, no ale za to ta metoda pozwala nam rzeczywiście zobaczyć, że jaka jest rola tego ilorazu i że rzeczywiście f od 0 to jest właśnie a, to jest ta wartość początkowa. Czyli na koniec możemy napisać, że f, od n wzór naszej funkcji, że to jest 64 razy r, czyli 3 drugie do potęgi n. Taka jest postać naszej funkcji, którą mieliśmy tutaj znaleźć.